grzyby. Cygla z topory. A ten to jest... Ale to jest borowik. Borowik. Słyszeliście, że one są pod ochroną? Ale nie te, były. Borowik, cegla z topory. I tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. Więc zegarka zapomniałem wziąć. Wiedziałem, że coś zapomniałem wziąć. Więc, drodzy Państwo, siema to Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników grzybiarskich wypadów na najnowszy film w moim wykonaniu. Jest ze mną kolega Artek i Grzesiu. Grzesiu! Cześć. I Artek, tak? Artek. I wspólnie dla Was nakręcimy jakiś materiał, a co uda... Borowik, ominąłeś borowika białego! Ja go minąłem. No nie, pa! Bialutki, Grzesiek, malutki biały. I drodzy Państwo, tak to mniej więcej wygląda. Ja już mam dwa borowiki przy wejściu. Dokładnie. Więc... drodzy Państwo, jest tak, 7.32, sobota, 12 października 2024 i ten październikowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał, a co uda się trafić, zobaczycie sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać w innych filmach. I jedziemy z tym filmem, bo już późno. Zimno, chłodno, ale widzicie, na wejściu dwa borowiki są, czyli cegla z topory oraz bialutki maluszek. Licznik i baby, dwie sztuki. Ok, to do wypicia, tak aby wszystko to współgrało. Dobrze, więc jak to mówię, ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Jest kolejny borowik, maluszek, ale jest, czyli trzy sztuki już mam, a koledzy na razie nic. Jest kolejny, czwarty, piąty, Grzesiek, dwa, trzy nawet, pa Grzesiu. I tak to mniej więcej wygląda. Za kipie. Chodź jak ja mam. Widzę, widzę. Raz, dwa, trzy. Widzę. No zrywaj. Zobaczcie jakie ładne, piękne borowiczki. To ty ciąłeś? Nie, ktoś to ciął. Ktoś to ciął. No. To na pewno nie jest dzisiejszy. Nie, 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 no ale już kawał grzyba to Grzesiu. To już kawał, to już taki... co jest. To już nie, nie rośnie tutaj pół dnia, nie? No trzy tylko widzę. No. Pokaż, piękne. No i widzicie jakie ładne grzyby, więc są jeszcze. Ale ludzie, widziałeś jaki konwój samochodu jechał teraz? W ogóle widziałem jak zjeżdżał. No. I widzicie, że są grzyby. Więc idę do koszyczka. I mam trzy sztuki, które nabiję. Mam pięć. Dobrze, idziemy dalej. Są kolejne dwa. Sobotnie. Borowiki. Śliczne, piękne borowiki. Był i trzeci. I czwartego widzę. Tu się skitrało. W końcu były cztery z tego pięknego miejsca.
Tu jest kozak. Tu borowik. A taki zjedzony. I tu borowik. Czyli kozak i dwa borowiki. Ale takie ogryzki. Do suszenia samą nogę. Ile sitaków jest? Wszystko to sitarz, sitak. I tak to mniej więcej wygląda. Sporo tego jest. Ale interesują nas borowiki wśród rosnących muchomorków. Dokładnie.
cegla z topory, borowik, krasnopory, cegla z topory, a tutaj drugi. Więc dwa. Piękne. Krasopory. Borowiki. Podzi szybek tym razem. Grzesiu dzwonił, ja mam 98, ostatnio był cegla z topory 99. Jeszcze jedna sztuka i będzie 100, byłoby 100 spokojnie, ale cegla z topory już nie chciałem zbierać, więc idę, dzwonił Grzesiek, idę do niego i tak mówię, zobaczymy. 99, cały kosz, pod spodem jasne,
I drodzy Państwo, po nocce, wiecie, nie chcę się za bardzo już chodzić, jeszcze przy grzybach muszę siedzieć, ogarnąć je, więc no zobaczymy. Równą stówkę to nie. Czyli za czym uda się trafić równą stówkę. Więc blisko drogi idziemy do Grzesia. Dokładnie, drodzy Państwo, 99 i tutaj jest 100. Jeden, czyli setka. Dokładnie 100 borowików, tam jednego rydza mam. Nie wiem, czy tu nie rydz jest, zaraz zobaczymy. Kilka kani i 100 borowików, które będę musiał jeszcze przygotować. Dobrze, tu jeden tylko był. To są maślaki, maślaków nie biorę, nie mam czasu przy tym robić. Czy to był rydz? Nie, a jednego rydza mam, czyli tak mówię, setka, cały kosz 100 borowików. Więc idziemy jeszcze do Grzesia. Oni będą chcieli sobie jeszcze z 20 minut chodzić, gdzieś podjechać. Ja sobie posiedzę w samochodzie, przydrzem je. Nie chce mi się już chodzić, naprawdę. Naprawdę już mi się nie chce chodzić. Więc idziemy do Grzesia. Więc drodzy Państwo, ja czekam na nich, nie chce mi się zbierać już. Dokładnie, setka. Jeszcze po nocy muszę przy nich zrobić. Więc drodzy Państwo, tak to mija czas. Przy grzybach, na grzybach, setka z dzisiejszego wypadu, a zobaczymy, co oni uzbierają. Więc tak widzicie. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że byliście ze mną, a dobre i złe. Zaraz jadę do domu. Cześć. Poraczko Grzesia, tak? No i teraz tym odemykanie, parę rydzy i tak to wygląda. Dobra. Tu są jego, no.